Miasto prawdopodobnie na razie zrezygnuje z budowy parkingu Parkuj i Jedź w Mościcach. To oznacza, że realizacja tej inwestycji w planowanej formie stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Chodzi o koszt. Przez cały rok nie udało się rozstrzygnąć żadnego z przetargów ogłoszonych przez magistrat. Tam była dotacja stosunkowo niedużo, natomiast kolejne przetargi pokazały, że trzeba wydać blisko 9 milionów złotych. Czy to jest racjonalny wydatek, jeżeli możemy dostać około 2 milionów złotych, dodatkowo 7 milionów na parking, który oczywiście jest potrzebny, ale też trzeba rozpatrywać go w kontekście stadionu. Stadion dzisiaj czeka na swoją przebudowę, zapewne jeszcze dwa słowa o tym powiemy. Natomiast 9 milionów złotych to jest absolutnie za dużo. Po prostu racjonalny rachunek wykazał, że należy zrobić to inaczej. Może nie Parkuj i Jedź, nie przekładanie tych wszystkich instalacji podziemnych, które tam są, a po prostu uporządkowanie terenu. Chociaż to jest trudne, bo PKP ciągle nie może zdecydować się, żeby przekazać miastu budynek dworca, tego przystanku kolejowego. Od wielu lat miasto domaga się, żeby otrzymać ten budynek i zrobić z tym porządek. No niestety reakcja PKP jest negatywna. Przypomnijmy, miejsce dla 188 samochodów miało powstać tuż obok dworca PKP w Mościcach. Magistrat otrzymał nawet na ten cel 2-milionowe dofinansowanie. Parking miał kosztować blisko 9 milionów złotych. Więcej w rozmowie dnia z prezydentem Romanem Ciepielą tuż po wiadomościach. Park and Ride.